Cześć Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Bartek Boxer z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem, w jaki sposób nakarmić naszego węża mrożonym pokarmem. W moim przypadku będzie to Pryton Regius. No i oczywiście tutaj Nasz gwóźdź programu, czyli biała myszka. Biała myszka jest od razu co wyciągnięta, słuchajcie teraz, z zamrażarki. Aktualnie umieszczam ją w ciepłej wodzie. Woda ma około gdzieś, powiedzmy, 40-50 stopni. No i w taki oto sposób teraz staram się ją troszeczkę na dół, żeby ona zeszła, żeby całkowicie była zanurzona w wodzie. No i odczekamy gdzieś tak około 10 minut czasu. Po tym czasie należy myszkę podotykać, czy myszka jest miękka, dlatego że no kiedy ona dalej będzie zamarznięta, no to będzie problem. Pamiętajmy również o tym, że w myszce występuje wstężenie pośmiertne, no i automatycznie ta łapka, która jej teraz odstaje, może troszeczkę mieć problem w przypadku połknięcia przez węża, bo może tak sterczeć, ale generalnie z tym nie powinno być większych problemów. W razie czego, wystarczy ją po prostu troszeczkę odgiąć i wtedy podawać ją naszemu wężowi. Dobrze, w takim bądź razie przejdziemy sobie. Słuchajcie, teraz dalej. Jak widzicie, myszka dalej się tutaj kręci, dlatego że nie chcę wam tu generalnie pomijać, chcę wam pokazać wszystko krok po kroku. Światło zgasło i czekamy teraz dalej. Aktualnie umieszczam, słuchajcie, swojego pytona w zbiorniku, który używam generalnie do karmienia. Nie ma tutaj nic na spodzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podłoże, dlatego że wolę go w taki sposób umieścić, żeby on się też za bardzo nie stresował. No i żeby wszystko było ok, tak? Po umieszczeniu go teraz w tym, odczekuję sobie chwilkę, aż tak naprawdę się troszeczkę zaadaptuję do tego wszystkiego. Biorę sobie tutaj ręcznik papierowy, który wycieram delikatnie naszą myszkę, dlatego, że nie chcę, żeby ona była całkowicie pokryta po prostu wodą. Żeby troszeczkę była bardziej suchsza. No i zabieram się za chwytanie myszki pęsetką. Kiedy już chwycę myszkę pęsetką, Staram się kusić naszego wężyka w taki oto sposób, że najpierw przed nim tutaj troszeczkę macham, żeby ten zapach delikatnie myszy tutaj po całym zbiorniku się rozszedł. Nie przejmujcie się tym, jak widzicie, pyton na razie mi ucieka z główką, ale to nic. Przykładam do niego, proszę, kuszę go, kuszę go, dotykam go ciepłą myszką. Pamiętajcie, ta myszka jest w dalszym ciągu ciepła i bach, od razu się udało. Słuchajcie, za pierwszym razem. Jak widzicie, można nakarmić pytona mrożonym pokarmem, trzeba to robić tylko i wyłącznie z głową. Kusimy naszego pytonika w delikatny sposób, pocieramy go taką myszką, no i prędzej czy później on ją zje. Może dojść do czegoś takiego, że nasz pyton tak naprawdę, on ją teraz dusi. Widzicie, i w tym momencie też odciągam troszeczkę tą myszkę, żeby pyton myślał, że ona jest żywa. Chwilę czasu minie, tak naprawdę, zanim on sobie ją tak niby teoretycznie udusi, ponieważ ona już jest martwa, no i będziemy czekali dalej. Aż ją sobie będzie wcinał. Może dojść do czegoś takiego, że pyton po uduszeniu zostawi ją. Czyli po prostu otworzy sobie bardziej szczękę i ją wypluje. Tym się nie przejmujcie, spróbujcie to zrobić jeszcze raz. Jeżeli wam to nie wyjdzie i pyton nie będzie zainteresowany, nie będzie chciał jej jeść, znowu wkładacie ją do ciepłej wody, żeby myszka była cieplejsza niż otoczenie, w którym wąż się znajduje. I znowu powtarzacie tą sytuację, kusząc węża w taki oto sposób. Jak widzicie, on już sobie tutaj wszystko ustala, sobie czeka i wyczekujemy. Teraz jest tak naprawdę chwila na to, żeby on tak naprawdę podejmował kroki. Pamiętajcie, nie dotykajcie teraz pytona, nie starajcie się w jakikolwiek sposób y, podnosić głosu w pokoju. Zostawcie go, ale kontrolujcie cały czas to, co on robi. Dlatego, że w moim przypadku jest otwarty pojemnik, otwarty pojemnik, otwarte takie akwarium, które sobie sam zrobiłem, no i pyton mógłby mi porzucić tą myszkę i w którymś momencie wyjść. Zawsze, jeżeli chodzi o karmienie, macie karmienie kontrolować. Ja wychodzę z takiej zasady i generalnie tej zasady się trzymam. Widzicie, dobrze chwycił myszkę, bo chwycił ją od razu za pyszczek. Problem byłby, gdyby ją chwycił gdzieś w połowie. I wtedy mógłbym mieć taką lipę, że wąż nie będzie w stanie jej połknąć. No bo jak ją chwyci w brzuchu, automatycznie nie będzie tak. Ale nie ma co się do tego zrażać. Jak widzicie, wężyk już sobie zaczyna tutaj powolutku coraz bardziej prawa strona, proszę, lewa strona, prawa strona, lewa strona, i coraz bardziej sobie ją przybliża do przełyku. Widzicie teraz tą odstającą łapkę, która niby może mu stawić problem? Generalnie może, dlatego pamiętajcie, czasem można to odgiąć, czasem tak jak ja akurat teraz tego nie zrobiłem, ale jak widać, dla węża nie stanowi to większego problemu. I tak naprawdę musimy czekać. Aż wężyk nasz sobie całą myszkę skonsumuje. Pamiętajcie, że to, co ja teraz robię, działa w przypadku niektórych węży, bo kiedy wyciągniecie z węża z jego naturalnego środowiska, teoretycznie naturalnego, mam tutaj na myśli jego terrarium, w którym on się znajduje, dla niego to jest nowe miejsce. I niektóre gatunki węży, niektóre rodzaje węży się różnią. Każdy wąż jest inny, każdy wąż ma troszeczkę inne podejście do wszystkiego, bo niektóre pytony regiusy potrafią szczelać normalnie, szczał oznacza to, że się może rzucić z pyskiem, a w moim przypadku akurat jest spokojny pyton, więc wszystko robię słuchajcie na pomału, mało stresowo i wszystko wychodzi. Jak możecie zauważyć, w dalszym ciągu trwa tutaj pożywianie się naszego pytonika i musimy czekać. Głównym teraz a tutem jest cierpliwość, słuchajcie, do tego wszystkiego. Także ja karmiłem swojego pytona taką małą myszką, on ma około 55 cm, i ostatnio był karmiony w piątek, czyli dzisiaj mamy środę. To jest sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. To jest 5 dni. Czyli około 5 dni mu podaję taką malutką myszkę i czekam. Może być również taki problem, że podacie swojemu wężowi zbyt dużą myszkę i wąż może to zwrócić. Jest to w jakimś stopniu tam minimalny problem, dlatego że trzeba na to zwracać uwagę. Wąż. Może zwrócić Wam pożywienie, i może tego nie zjeść. Wtedy należałoby się zastanowić nad tym, że może mysz była zbyt duża, i też nie dawajcie, na przykład, pytonowi dwóch myszek. Lepiej jest kupić jednego większego osobnika w tym przypadku, na przykład, jakiegoś szczurka, albo po prostu większą mysz. Nie karmcie go takimi podwójnymi. Bo to generalnie gorzej wychodzi. Mówię tu na po swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o oboadusiciela, którego kiedyś miałem. Kolejną rzeczą, tak naprawdę, w przypadku jeszcze karmienia tak naszego tutaj pupilka, jest również to, że miejcie na, uwage, na uwadze to, że pojemniki, w których zazwyczaj trzymamy nasze zwierzęta, są szklane. I pyton, czy jakiś inny wąż, w momencie, kiedy mu włożymy żywy pokarm, który będzie się poruszał po terrarium, nie zauważy szyby on nie będzie widział, że tam jest szyba i może wam przywalić pyskiem w szybę i wtedy będzie problem. W moim przypadku mój boa, którego kiedyś miałem, w taki sposób właśnie przywalił w szybę, nie trafił sobie w szczura. Niestety z biegiem czasu urosło mu na pyszczku urosło mu na pyszczku, takie białe coś, coś jakby siniak, tak? To nie, nie wyglądało to, że to jest coś poważnego, ale niestety moje doświadczenie wtedy, bo to było ponad 10 lat temu, nie wychodziło dalej. Wtedy jeszcze nie było takiej epoki internetu i wszystkiego, że można było to znaleźć w necie. Więcej też nie wiedziałem za bardzo, co robić. A w Krakowie też na ten czas nie było żadnego weterynarza, z tego, co kojarzyłem, i specjalisty od wężów. Więc po prostu go tak pozostawiłem, no i niestety pyton, nie pyton, tylko mój boa, z biegiem czasu odszedł z tego świata. Także tak to wyglądało: także karmienie zawsze sobie pilnujcie, zawsze o to dbajcie. Widzicie, jak teraz sobie fajnie myszkę połyka, idzie wszystko sprawnie, idzie wszystko dobrze, i to jest właśnie główny punkt karmienia. Pamiętajcie, że teraz również też go nie stresujcie, tak jak Wam już to kiedyś wspominałem na samym początku. Musicie sobie odczekać, będzie kiedy on połknie całą mysz i ta mysz dojdzie mu teoretycznie do tego żołądka, czyli to jest tak gdzieś mniej więcej mniejsze czy czwarte ciała, patrząc od przodu, jeżeli chodzi przód. No to tak czy czwarte, nie? Węża odpyska. Tam gdzieś powinien mu się znajdować ten żołądek i on tam to powinien mieć. Zostawiacie sobie takiego wężyka jeszcze na 5 minut, kiedy on już skończy całkowicie, że mu się ta mysz w żołądku ułożyła, i wtedy dopiero postarajcie się go przełożyć, ale również uważajcie na to, bo wąż może sobie pomyśleć, że wy to w dalszym ciągu jest mysz. To jest najczęstsze przyczyny, które mogą być problematyczne w przypadku karmienia węża. Także to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie porady odnośnie tego, w jaki sposób karmić e, mrożoną myszką. Jak chcecie więcej materiałów, to koniecznie zostawcie lajka. Możecie też zostawić komentarz. Jeżeli coś według Was nie powiedziałem, to również możecie to napisać w komentarzu. A jeżeli chcecie coś nowego, coś fajnego, coś interesującego, dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.